Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, mój głos nie jest zbyt radosny, już jestem pełen obaw przed nagrywaniem tego odcinka. Przed nami Vickers Medium MK3, jest to czołg. Czołg średni, trzeciego tieru, prowadzący do czołgów ciężkich. Czołg ten jest zbudowany w ciekawy sposób. Trzeba przyznać, no wieża bardziej z przodu, tak bardziej wysunięta troszeczkę, i przy tym dłuższy tył czołgu. Dość ciekawie to wygląda. Jest względnie szybki. Mówię względnie, gdyż no, nie ma co ukrywać, że są czołgi bardziej, powiedzmy, mobilne. Ten idiota oczywiście zamiast ich zwabić, o, coś zrobił pożytecznego, ale ja nie trafiłem. Tak, celność działa żadna. Dopiero trzeci pocisk przy maksymalnym skupieniu działa, trafił cel. Działo jest identyczne jak w tierku drugim, MK2, z którą zaraz będę fajcił, o ile jakiś pierdolony idiota nie trafi mnie w boczek z własnego teamu. Dostał hita, ale bez damage'u. Dobra, teraz trafiony i stoi na gąsce, zabity. Tutaj gdzieś jesteście, trafiony. Trudno, trzeba się ruszyć. Mnie oni nie widzieli, co jest ciekawe. Tam SU było, ono jest na strzała. Jadę tymi krzakami, ale ja ich nie wyspotuję. Trzeba jechać. MK3 destroyed, MK2. O, gąskę skleiłem. Ja pierdolę, nie trafiłem. Tak, kurwa, zginąłem. Mogłem w SU strzelać. Cóż, czołg jest zmulony, idiotów mam w teamie. No, są low tiery, więc ciężko nazwać te bitwy wysokiej jakości. Jak widać, taki SU na trzecich tierach po prostu mnie je na śniadanie. Ja oczywiście powinienem strzelać w inny cel. Dwa razy też źle, ale cóż. Czołg, jak widać, wygląda mniej więcej tak, że trafiam na idiotów w teamie. Ruscy, idioci i tak dalej. Łapę FPS-y. No oczywiście, niewielka tutaj. Ale cóż, czołgiem gra się tym mniej więcej w ten sposób. Działo też najcelniejsze nie jest. Cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego czołgu, którym będzie na pewno, być może, Matilda.